Dzień dobry, ja nazywam się Anna Jamrosiak-Bereza, jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo w ramach naszej serii o ESG będzie jak stworzyć, właściwie zacząć pracować nad strategią dotyczącą zrównoważonego rozwoju, szczególnie w tych mniejszych firmach, kiedy to wydaje się takie trudne, przerażające wskaźniki, wiadomo skąd wziąć. O tym za chwilkę. Na wstępie chciałam Państwu powiedzieć, że już dostępna jest przez sprzedaży nasza książka, więc gdyby mieli Państwo ochotę, żeby zasięgnąć trochę więcej informacji albo wysłuchać naszego audiobooka, to oczywiście zapraszamy. Natomiast w przedmiocie samego raportowania i tego, jak zacząć stworzyć tą strategię, niewątpliwie warto zacząć od drobnych spraw. Warto przemyśleć, jakie drobne ulepszenia możecie Państwo wprowadzić w firmie. Jeżeli widzicie, że konieczne będą duże reformy, to po prostu rozłożycie na lata. Strategia to nie jest coś, co musimy wdrożyć w pierwszym roku wprowadzania zrównoważonego rozwoju. Możemy to zrobić do 2050 roku i też będzie w porządku, szczególnie jeżeli chodzi o emisje. Natomiast warto pomyśleć o takich drobiazgach dotyczących segregacji śmieci, dotyczących tego, jak to klienci robią, bo większość firm oczywiście ma to ułożone, jeżeli chodzi o swoich pracowników. Natomiast nie wszystkie w zakresie klientów. Warto pomyśleć o naprawdę drobiazg. Warto pomyśleć o tym, żeby zrobić ten stojak na rowery zarówno dla naszych klientów, jak i pracowników. To nie są wydatki, które by były jakieś bardzo kosztowne, a już zmienią sytuację. Warto się zastanowić nad tym, czy w Państwa przedsiębiorstwie są stworzone już wszystkie polityki w ramach tej części zrównoważonego rozwoju dotyczących samego governance, tak? Więc w ramach ładu korporacyjnego naprawdę mamy dużo do zrobienia i myślę, że te kwestie takie stricte do opracowania nie są bardzo skomplikowanymi. Drugą rzeczą, którą myślę, że dość łatwo można wprowadzić, to po prostu zastanowić się, jakiego rodzaju mam profil działalności, z jaką działalnością ona może się wiązać, jeżeli chciałbym rzeczywiście, chciałbym czy chciałabym pozytywnie wpływać na społeczeństwo wokół mnie, czy to jest sport, czy jakiekolwiek inna działalność, którą chciałoby się promować razem z pracownikami i tworzyć z nimi ten naprawdę taki zintegrowany zespół. To z pewnością przyczyni się do tego, że będziecie mieli Państwo dłużej pracowników, a to dość istotne. To na pewno spowoduje, że staniecie się bardziej rozpoznawalni na rynku, a to także jest istotny czynnik dla polepszenia Waszej sytuacji jako przedsiębiorca. Więc warto naprawdę takie drobiazgi. Następną rzeczą, nad którą warto się zastanowić, to niewątpliwie są nowinki technologiczne. Wiem, że każdy przedsiębiorca nie ma na to czasu, żeby analizować wszystkie nowości, które wchodzą na rynku, szczególnie, że wchodzi ich w tej chwili tak olbrzymia ilość. Tak, sztuczna inteligencja zawojowała w tej chwili świat i dając możliwość tym nowym firmom, które powstają, które się opierają na jej bazie, naprawdę niesamowite możliwości. Ale warto. Pomimo tego, że czasu nigdy nie ma, a bieżących spraw jest zawsze za dużo, to naprawdę, jeżeli Państwo przyłożycie się do tego, zobaczycie, że warto byłoby, możecie naprawdę usprawnić procesy w swoim przedsiębiorstwie. Tak samo, jeżeli chodzi o automatyzację, digitalizację, to są takie rzeczy, które każdy z nas wie, gdzieś ma z tyłu w głowie, że tak kiedyś dojdę do tej pełnej digitalizacji, ale jednocześnie nie patrzymy na to przez pryzmat tego, jak olbrzymią zmianę dla naszej firmy to spowoduje i jak dużą przewagę konkurencyjną może nam przynieść, jeżeli rzeczywiście w pełni to wdrożymy. Zatem warto te kwestie rozstrzygnąć u siebie, po prostu siąść i pomyśleć nad tą strategią. Warto też przeanalizować to pod kątem certyfikatów. Te wszystkie podmioty certyfikujące też dają dość dużo podpowiedzi względem tego, czego one oczekują, żeby osiągnąć ten certyfikat od danego przedsiębiorstwa. I te podpowiedzi często naprawdę są bardzo przydatne pod kątem już takich szczegółowych rozwiązań, które Państwo u siebie możecie wdrożyć. Więc tych takich drobiazgów, które można zrobić tu i teraz i niemalże już, jest naprawdę dużo. I jeżeli Państwo będziecie chcieli określić tak swoją strategię, zaczynając od tych drobiazgów, bo oczywiście potem no, trzeba będzie dojść do priorytetów, jednak dyrektywy jasno wskazują, że to będzie kluczowe, żeby określać priorytety, określać ryzyka, no i starać się jednak je zniwelować. Ale zaczynając od tych drobiazgów, zobaczycie Państwo, jak dużą zmianę to już u Was wprowadzi. Do czego serdecznie zachęcam. Myślę, że do zobaczenia w następnym wideo. Gdyby Państwo mieli do mnie jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do komentowania. Do zobaczenia.